Akcja w Pionkach rozpoczęła się na targowisku Manhattan. Handlarze i kupujący otrzymali elementy odblaskowe oraz kamizelki. Kolejnym punktem programu była akcja w publicznej szkole podstawowej numer 2. Tam uczniowie przygotowali występy. Przede wszystkim widzę bardzo dobre efekty, jeśli chodzi o młodzież szkolną, o dzieciaki, dlatego że to się przebija do ich świadomości, że po prostu noszenie odblasków jest niezbędne po to, żeby były widoczne. Zresztą one potem propagują tę świadomość do swoich rodziców, swoich dziadków i generalnie uważam, że mamy olbrzymi postęp, jeżeli chodzi o taki element dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak poprawienie widoczności pieszych, ale też rowerzystów. Marcin Ciężkowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu, przekonuje, że na drogach widać coraz więcej pieszych noszących elementy odblaskowe. Takim efektem tej naszej pracy są te odblaski coraz częściej widoczne na naszych drogach. Nie tylko dzieci, ale także seniorzy, osoby starsze poruszają się po zmroku w kamizelkach odblaskowych. Coraz częściej przywieszone do torebek są odblaski u kobiet, więc jest nasza praca nie idzie na marne i coraz więcej widać tych odblasków na naszych drogach, no i przez to stają się uczestnicy ruchu bezpieczniejsi. Magdalena Deszczka, dyrektor publicznej szkoły podstawowej numer 2 w Pionkach, mówi, że placówka jest położona na uboczu, ale noszenie odblasków jest szczególnie istotne w takich miejscach. Nasza szkoła w ogóle jest położona w bardzo bezpiecznym miejscu, ponieważ na uboczu, nie leży przy głównej drodze, tylko na uboczu. Niemniej jednak myślę, że te odblaski są bardzo potrzebne, ponieważ poruszając się nawet tym bardziej właśnie po pobocznych drogach, mniej mamy oświetlenia, więc to jest bardzo konieczne i dzieci rzeczywiście zaczynają używać tych odblasków. Te akcje przynoszą bardzo dobry skutek. W czasie spotkania pojawiła się kwestia budowy rowerowego toru przeszkód przy PSP numer 2. Wicemarszałek Rafał Rajkowski mówi, że Urząd Marszałkowski rozważa realizację takiej inwestycji. Będziemy myśleć o tym, aby uwzględnić w tych instrumentach również takie elementy jak miasteczka ruchu drogowego, bo jest coraz większe zapotrzebowanie przy takiej dobrej kreatywności, współpracy z samorządami, przy również współfinansowaniu samorządu województwa mazowieckiego. Wydaje się to być możliwe do realizacji. W ramach akcji dzieci otrzymały opaski odblaskowe, kamizelki oraz lampki LED.